Proszę Państwa, pan Marek pod jednym z moich ostatnich filmów zadał takie pytanie. A co pan sądzi o tym, że Air Canada rezygnuje z form grzecznościowych podczas zapowiedzi w samolotach? Nie będzie już ladies and gentlemen. Chodzi o to, żeby nie dyskryminować ze względu na płeć. Proszę Państwa, zacznę od tego, że absolutnie wierzę i jestem przekonany o tym, że fundamentem i podstawą savoir-vivre jest empatia. Empatia, czyli ta umiejętność wczuwania się w kogoś innego, wchodzenia w czyjąś skórę i patrzenia na świat nie tylko moimi oczyma, ale także oczami kogoś innego, oczami innych ludzi. To jest niezwykle ważne. Jak rozumiem, zarządzający Air Canada pomyśleli tak samo. Świat jest różnorodny, na świecie są różni ludzie, my chcemy wszystkich wziąć pod uwagę, dlatego chcemy wykonać jakiś ruch, który da temu wyraz, który będzie tego żywym dowodem. I dlatego w miejsce ladies and gentlemen, które ujmuje tylko te dwie płcie, wprowadzimy zwrot adresatywny nowy, everybody, tout le monde w języku francuskim, który będzie oznaczał wszyscy. I tak się będziemy do wszystkich zwracać. Rozumiem, proszę Państwa, tę postawę. Tak ją sobie przynajmniej tłumaczę. Ale ja chyba bym tak nie postąpił, proszę Państwa. Rodzi to absolutnie mój sceptycyzm. Mam wobec tego sceptyczny stosunek. Po prostu. Dlaczego? Są dwa powody. Pierwszy jest związany z konwencją językową, a drugi jest związany, proszę Państwa, z czymś, co bym nazwał jakimś rodzajem inżynierii językowej. I teraz po kolei. Ja nie jestem, proszę Państwa, absolwentem filologii angielskiej, ani native speakerem języka angielskiego, ale nauczyłem się w czasie nauki tego języka, że słowa czy sformułowania zwrotu ladies and gentlemen używam, kiedy adresuję swoją wypowiedź do wszystkich, którzy są przede mną. I rzeczywiście, jeśli jako konferencję prowadzę jakieś wydarzenie w języku angielskim i zwracam się do osób, które siedzą przede mną, to jeśli zwracam się słowami ladies and gentlemen, to mam na myśli, proszę Państwa, wszystkich, którzy tam siedzą, a nie tylko tych, którzy noszą te zewnętrzne cechy płciowe męskie czy żeńskie. To jest konwencja językowa. Tak samo jak konwencją językową jest to, że kiedy idę ulicą i spotykam kogoś, kogo znam, ale z kim nie jestem na cześć, spotykam go w ciągu dnia przed zachodem słońca, to mówię do niego dzień dobry, bo tak się mówi, a nie dlatego, że ja mu życzę teraz dobrego dnia. Konwencja językowa. Konwencja jest konwencją, jest utartym sposobem zachowania, utartym zwrotem, a nie czymś, co musimy rozumieć dosłownie. I druga kwestia, proszę Państwa, obok konwencji językowej, to jest ten rodzaj inżynierii społecznej, o którym Państwu już powiedziałem, czyli jakaś taka próba zaprojektowania relacji międzyludzkich. Takie myślenie, że jeśli ja coś w języku pokombinuję i zmienię, to się też zmieni w głowach ludzi. Ale to chyba nie jest tak. I na dowód przytoczę Państwu podobne zabiegi z historii języka polskiego. Otóż na początku XX wieku dyskutowano między innymi kwestie zwracania się do siebie na pan, pani, uznając, że pan to za bardzo nam się kojarzy z tym panem, czyli posiadaczem majątku ziemskiego, za bardzo nam się kojarzy z czasami feudalnymi, i tej zależności pomiędzy panem a poddanym, dlatego proponowano między innymi, żeby zacząć zwracać się do siebie jako, i miał być to przejaw grzeczności językowej, w formule wy, czyli może nie tyle na ty, ale rezygnujemy z formy pan i zwracamy się do siebie na wy. Czyli proszę sobie pomyśleć, idą Państwo gdzieś w Krakowie i zabłądzili Państwo, chcą Państwo przechodnie zapytać o to, jak dotrzeć na rynek i nie pytają Państwo, czy może mi Pan powiedzieć, jak dojść na rynek, tylko czy możecie mi powiedzieć, jak dojść na rynek. I tego pytania nie kierujemy w tym znaczeniu do grupy osób czy do pary, tylko do pojedynczej osoby. Per wy. Czyli mówimy za dwóch, tak to w gwarze się nazywa. Gwary rzeczywiście do dzisiaj noszą ślad taki, ten ślad, o może inaczej, grzeczność językowa w gwarze jest wyrażana w ten sposób. Kiedy moje ciotki pytały moją babcię nieżyjącą już, co zrobiła na obiad, to mówiły, pani Bieliczko, co wyście zrobiły na obiad, a nie pani Bieliczko, co pani zrobiła na obiad. Ale to jest kwestia gwary. Profesor dzisiaj nie zadaje studentowi na egzaminie pytania, co wy sądzicie na temat twórczości Czesława Miłosza. Prawda? Tylko mówi, co pan sądzi na temat twórczości Czesława Miłosza. I teraz drugi taki ważny punkt, czyli II wojna światowa, koniec II wojny światowej, kiedy zaczyna się w Polsce okres komunizmu, PRL-u.
Tam te zwroty grzecznościowe pan-pani zostają zastąpione zwrotami obywatelu-obywatelko. Dlaczego obywatel przekroczył prędkość? Myślę, pytał wtedy policjant kierowcę, albo dlaczego obywatelka jedzie pod wpływem alkoholu, może takie pytanie padało. Kto dzisiaj zwraca się do kogoś obywatelu-obywatelko, pomimo tego, proszę Państwa, że za jedną i drugą próbą przekonywania do czegoś nowego stały argumenty o demokratyzacji, o równości i tak dalej. No, jednak wróciliśmy z jakiegoś powodu do tego, co może w nas tak bardzo głęboko gdzieś tkwi. No i to jest, proszę Państwa, ten drugi element, który mnie napawa sceptycyzmem, jeśli chodzi o to zastosowanie. Rozumiem, proszę Państwa, skąd taka decyzja, ale nie pozbawia mnie to sceptycyzmu wobec takiego ruchu czy takiej decyzji. A jak się to wszystko skończy? No, pożyjemy, zobaczymy. Myślę, proszę Państwa, że w obrębie linii lotniczych no, ten zwyczaj się utrzyma tak długo, jak taką decyzję utrzymają władze. Ostatecznie Air Canada to pracodawca, to miejsce pracy, w którym pracownicy wykonują zadania, które zleca im szef. Czy przyswoimy taki sposób zwracania się do szerokiej publiczności na co dzień w naszym życiu? Czy konferencjerzy podczas rozdania Oscarów na przykład będą mówić everybody, a nie ladies and gentlemen? Zobaczymy, proszę Państwa. Wszystko przed nami. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.